Hej, cześć, witać, mam chemię po raz kolejny odcinku z Tomb Raidera. Musiałem przejść jakoś tam część, bo nie kurde tak się nie zapisało, nie wiem czemu. Zobaczmy, czy mamy jakieś punkty umiejętności. Nie, nie mamy żadnych punktów. Dobra. Ale czemu mi się coś z sobą zwaliło, nie wiem czemu właśnie. No ale mniejsza z tym, już gramy. Okej. Okay. Jest, surowce. Ile szczał. A, maksimum. Dobra. A, czekaj, jest wysoki. Żeby go wzmocnić. Żeby go wzmocnić, trzeba zabrać ważne surowce, tak? W ogóle, jak pamiętacie, tutaj z tym zostaliśmy jednym typem, który poszedł w las i nie wrócił. Laro, tutaj, znalazłem coś. Skąd wiedziałeś, że jest? Mi się to nie podoba. Idź pod górę i wypatruj dużej bramy. Bo co? O, jelonie. Jelonie. Dobra, co znaleźliśmy? Surowców. Plus 30. Wypierdzielaj, no. O ty suko. Ty suko. O, co mamy nowych wrogów? Trzeba mi było powiedzieć o wilkach, doktorku. Prawda. Cholera. Jego nie spotkałem? Tylko mnie od razu zaatakowało. Lara zaczyna tracić pewność siebie, więc ze względu na nią nie mogę tracić optymizmu. Dobra. Sam. Dobra. O, surowce. IQ-ik. Mamy trochę surowców, więc z QIK-a. Dobra, kilka strzał trzeba wziąć. Czekajcie. Pójdziemy tam. Dobra. Dostał headshota i przeżył. What the fuck, jaki twardy, co? Dosyć się czota i przebyć. Czysto to na pewno jest. Ja zbierał surowce, typie. Ile tu jest surowców? O, najsik. Ładnie. Czy jest dwa odcinki nagram Talara, jest zajebista. Figurkę będę sobie kupował w ogóle. Cześć. Taką fajną. Znalazłem już sobie. Whitman niesamowicie dramatyzuje. Nie do wiary, co wyprawiał podczas kręcenia tego filmu. Dobra, garnij się. Się podniecasz. Nie ma ognia. Tam jest ogień. Dobra. Jest jogi. Dobra. Hu! Zgrabnie mi to poszło. Kiujczek je będę zabił. Czy króliczek. Ty suki, ty synie.
Jezu, ile tych tu jest wilków. Kurde. Kurde, bele moskitier. I będą też pewnie jakieś odcinki z multi, jeżeli ktoś jeszcze gra w multi. Będziecie mogli nawet ze mną pograć. Jeżeli tu może tak zrobić. Ty, Janusz, poczekaj. Odkryto nowy obóz, brawa. Ogarnij poślady. I prawie wilki zjadły, a ty kurde tu stoisz i fascynujący dwa odmienne style. Ja robię parkeira. Uhu! Tu? Nawet zobacz miejsce warte uwagi. Ej, ej, ej! Geoskrzynka. A co, czyli co? Ja tu na mapie normalnie widzę, gdzie są rzeczy? Zaznacz punkt otwieracyjny. Dobra. Czemu ja mam to pokazane? Dobra, trzeba zebrać wszystko, nie? Okej. Aktorzy no potrafili przekrzywiać głowy w górę i w dół tak, by nadać swoim sztywnym maskom rozmaite emocje. No nie widzę żadnych emocji. Naprawdę nie widzę. Nie wiem, czy ja jestem ślepy, czy co, no ale nie widzę. O, tu jednej skrzynki nam brakowało. Bym się chętnie wrócił, no ale... Nie można już. Nie można, nie można. Bo już zamknięta jest tamta brama. Ale przynajmniej jak będziecie grać, to będziecie wiedzieć, gdzie są rzeczy, jak obejrzycie mój gameplay. Teraz sobie ustawimy kolejny. Będziemy tak w każdym miejscu szukać tych rzeczy. Dobra. Kurde, jednej geoskrzynki nie będzie. Shit. Szkoda. O! O! Oj, pede! Najsik. Kochanie. Izak Kozak, Izak Kerry, Max to Kozak, Max to Kerry. Co? Max Kozak, Max Kerry. Dobra. Tu ostatnie. O, you know what it is, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Okej. Jak tam wejść? Aha, tu. Jeden punkt umiejętności. Takich masek używano w tradycyjnym japońskim teatrze no. Ta przedstawia chyba demona. Inaczej oni. Tu jest nalepka sceną. Wygląda na to, że to replika. What? 50 dolców. Zioła kanpo. Myślałem, że konopi już. Już max o konopi myślę. Dobra, będzie trzeba szukać wszystkich rzeczy, nie? Najlepsza rzecz tutaj, bo przynajmniej expo wtedy zostaje. Kieliczku, zgij. Daj mi swe ciało. Dziękuję. Byłeś świetny. Teraz będzie Max zabija zwierzęta. Znęcał się nad zwierzętami, no. Tak, oczywiście. Są fascynujące. Piękne. Widziałam już coś takiego. Tak? Mają znaczenie rytualne. Obraz kobiety jest szczególnie ciekawy. U co, bo to kobieta? Wygląda na wykonany dość niedawno. Pewnie malowidłowy z Piarzy.
Sądząc po wrakach statków, można przypuszczać, że byli rozbitkami jak my. Niewiarygodne. Tak, mam nadzieję, że my nie zamienimy się w morderców. Zajmij się tą drugą korbą. Powiedz proszę. Nie ma uchwytu. Ale masz szekan. Razem. Szlak. Zaraz się rozsypię. Muszę znaleźć coś wytrzymalszego. Tu musi być coś, czego moglibyśmy użyć. Niesamowite. Tak sadzisz? Teraz mogę naprawić czekan. O, czeka. Słoneczna symbolika. To ja sobie usiądę. Surowce pomocy, zmiany surowców, lepsze i sprzęt i broń w ekwipunku. Amaterasu? Wzmocnione. Okej. A teraz punkt umiejętności. Dlaczego rozbitkowie zaczęli czcić starojapońską boginię słońca? Sztuka wytrwania, zdobycie odprawienia zwierząt i... Mogę kupić to efekt korzystania z torem w kieszeni, umożliwia noszenie większej ilości amunicji. Skupia lub zejdź wiedź czasu do wycelowania z obuższego strzału z łuku. No, może w to bardziej pójdziemy. No, w to. Dobra. No co? Nie mam nic do ulepszenia. Ulepszenie łuku. To jest amatorski. Za mało surowców. Ale chyba my będziemy mieli tylko ten łuk, czy jeszcze lepszy, nie wiem. Jeżeli ktoś z was grał, to napisz im w komentarzu. Oczywiście. Do dzieła, doktorze. Już dawno kręcę. Ładnie. Jak podtrzymał? Ta kobieca postać na bramie. Biorąc pod uwagę wiek symboli, to może być słoneczna królowa. Chimiko? Czy nie nasłuchał się pan zbyt wielu opowieści sam? Cóż, nie ma wątpliwości, że Chimiko posiadała pewną moc. Niektórzy... Czekajcie. Czy jak ominąłem naprawdę dokument? Twierdzą, że wręcz szamańską. Moc żywiołów. Kiedy kobieta włada taką mocą, prędzej czy później ktoś nazwie ją czarownicą. Chodź, zobaczmy, co uda się znaleźć. No nie, straciłem już jedną rzecz. Cholera. To dałem teraz dupę. Nie powinniśmy wykluczać żadnej możliwości, nawet z pozoru irracjonalnej. Wciąż mało wiemy o naszym świecie. Brzmi pan jak mój ojciec. To może jest to twoja ojca? Historia, Laru. Nie, jeśli nikt jej nie opowie. No. Teraz prawdę powiedziała. Szybciej. To muzyka. W ogóle mnie za głośno było słychać ostatnio na ostatnim odcinku. Mnie za głośno nagrać chyba, nie? Misa, świece. Dlaczego ktoś cały czas oddaje jej cześć? Ta wyspa musiała kiedyś należeć do Yamatai. Miałaś rację, Laro. Zaginione królestwo. To jak znaleźć Atlantydę. Tylko że realny, doktorze, to nie jest żadna mityczna kraina. Wiem. Stoimy na kopalni złota. Chodźcie, szybko. Wasi przyjaciele są ranni. Pewnie z ich powodu. Cofnij się. Nie możemy im ufać. Chimiko? Pan pistol. Nie chcę żadnych kłopotów. Pójdziemy, ale nalegam, byście zabrali nas do swojego przywódcy. Co pan robi? Bądź cicho. Pana pojebało. Nie! Się tym. Nie! Nie, proszę, proszę! Nie, zostaw! Nie no, ty debilu. Nie walcz z nimi, Laro. Rób co każą. Idiota. Daj mnie pistolet. Jakiś ruski? Idź. Poszła. Tak, jakieś ruskie. Kim wy jesteście? Czego wy chcecie? Lara, proszę posłuchać, Maciej.
Nie róbcie im krzywdy, proszę! Ja skazał. A ty ведь хорошенькая, да? Напоминаешь мою сестру. A wiedział siostrę. Zaraz uciekaj! O ty frajerze. Tylko popróbuj rybę. Kiedy byś miał? Oczywiście, że zniknęła, bo nie siedziała tu. Dobra. Widzisz coś? Co oni zabijają, naszych czy kogo? Думаешь, спрячешь się, kukła. Wie, gdzie jest on. Od mnie nie ujdziesz. Ej, ty! Wychodź, dawaj! Lepiej nie zli mnie. Dobra, dobra. Ja wszystkich zabieram. O, ty suki synie! Jest dożyłem. Czemu mnie udusi? Czemu mnie udusił? Przecież byłam taka łatwa. Wychodź, dawaj! Dobra, ja ogarnąłem. Ty, frajerze! A na tworze była paradyczna ściera. A ty! Masz zajebiście smaczne ucho. Ty, szuki, nyszynie! Jajca! O kurwa! Czemu mi tak jej wychodzi? Czemu? Znał to samo. No ja sobie trzeba ogarnąć to naprawdę. Pedofil! Nie, to sam nie. A na to, że była parada. A ja to, że ciebie ścierwo ty. No nie no! Teraz E musiałem trzymać. Jeśli F, teraz E. Wychodź, dawaj! 3 minuty teraz nowe robię. Weź ty. A na to, że była paradyczna ścierwo. Ścierwo! Dobra. Udało się. O. Lara obróciła się. Jeszcze żyje? Przecież ja mu headshota walnę. O. Oj, Lara, Lara. Mówiłem, Bóg ci nie pomoże. Mój łuk należy do mnie. Samopowtarzalny.
Czekajcie. Są tu znajdźki, nie? Okej. O. Wszystko się jara. Jedna osoba z naszych zginęła, bo chciała nas ratować. Dobra, myślałem, że można podpalić. Magazynek do... kurde, bele. Mam następnego! Zeszła ta! Dobra. Ciężko było headshota walnąć. Okej. Ale ich zastrzeliłem. To było takie majestatyczne. Znalazłeś coś? Jeszcze nie. Teraz ja was znajdę. Dobra, szybko. O, Lara Croft, Lara Croft, Croft, Lara Croft, Lara Croft. Dobra. To było ładne. Teraz parkour. To było ładne, Klara. To jest dziewczyna, kurde. Portfel, rozładowany telefon. A czy jakoś gadają po polsku? Co teraz? Znowu jakiś tankowiec? Nie, wygląda. Co do? Wsparcia! Co tam się dzieje? Wszystko w porządku? Za misją! Huhu! Ale dupszed był. Widzieliście? Dobra. No. Okej. Spinamy się, Lara. Jesteś tam? Tak. Widzę dym unoszący się nad ruinami. Nic ci nie jest? O Boże, Rod, mam kłopoty. Oni wszystkich zabijają. Co? Kto? Ludzie. Nie wiem dlaczego. No właśnie. Musiałam kilku zabić. Nie miałam wyboru. To na pewno nie było łatwe. Dla mnie? To straszne, ale właśnie było. Teraz się o nich nie martw. Po prostu zrób wszystko, co w twojej mocy, żeby się do mnie dostać, Laro. Ale nie ma żadnych ciekawostek. Nie, no nie ma. A jest. A, bo to takie coś trzeba zebrać, co ci pokazuje, gdzie wszystko jest, a? Czyli... będzie trzeba trochę poszukać. Bo ja chcę znaleźć wszystko. Dobra, surowce. 180 surowców. Nie. A. Tylko taka kryjówka. Mapa skarbów. Dobra.
Więc już znaleźliśmy mapę, co? Mapety. To dobrze. Ognia nie ma. To nie da się tego podpalić. No nie. Dobra. Trzeba iść na dół. Ale ona ma rękę rozerwaną. Znaczy... No tutaj ramię taką, tą ranę ma. Kurde. Dobra. Punktu zdolności nie mam. Z koszmarami jest tak, że prędzej czy później można się obudzić. Ale w tym miejscu nie ma przebudzenia. Co oznacza, że naprawdę tu jestem. Naprawdę, robię te wszystkie rzeczy. Aha, to mogę już robić sobie szybkie przejście. To przejdę, zbiorę tą jedną rzecz i będzie można wrócić. Ładnie. Fajnie to zrobili. Podoba mi się. Oczywiście. I do tego, i do tamtego będzie można wrócić. Tu. Dobra. Se wrócimy, zbierzemy. Co, znowu tam wrócimy? Ptaszek! Nie ma co jak zrobić teraz jeden z umiejętności. Dobra, co to jest? Geoskrzynka czy co? Fajnie, że jak się znajdzie te mapy, to pokazuje, gdzie są wszystkie rzeczy, nie? Ile kiuiczków? Rodzina, to nie będę zabijał. Dobra, 5 geoskrzynek. Zestaw pełny. Więc za każdym razem będziemy próbowali sobie znaleźć pełny zestaw tego wszystkiego, bo to podam po prostu exp, nie? Teraz nie wiem, gdzie jestem. Chyba tam trzeba iść, nie? Chyba tu na górę. Chyba ta. No. Jezu. Dobra, idźmy. Się do tamtego jeszcze przyteleportujemy. Przyteleportujemy. Szybką podróż zrobimy. No i... Jak to się nazywa? Bierzemy ten dokument. Szybka podróż. O tu. Okej. To ten dokument można. I będzie już wszystko. Takie zebrane rzeczy w tych dwóch pierwszych miejscach. Więc zawsze będzie trzeba znaleźć jakąś mapę skarbów. A. Dobra. Hu. Wilków nie ma już? Chyba nie. Kurde. Tak cała gra będzie... Ciemno tak? Czy że ciemno tak strasznie? Pięknie. Taka małpka trochę. Dobra. Kochanie, myśl. Myśl zanim wype... Okej. A tutaj mogę tylko co? Trzeba wrócić do tamtego obozu. No dobra. To wracamy, tutaj wilków już nie ma, nic już nie ma. To dobrze. Ale ciekawe jak on wtedy, przecież tego żaden wilk nie zaatakował, nie? To mnie zastanawia. A to jeleń. Ja zauważyłem taki... What? Damon. Ale dostała naprawdę to strzał i ona jest tak twarda, że kurde ją nic nie boli. Dobra, może to od razu otworzyć te surowce. Ulepszenie broni dostępne. Dobra, szybka podróż. Okej. Okay. Okej. Okay. Tak. Świątynia. Yo, świątynia. It's a... Hey, what? I don't know. Okej, uzbieramy wszystkie rzeczy i możemy
już chcę normalnie misję zacząć robić. Trzeba to co samą siłę, nie? Jesteście otoczeni przeze mnie. Sucze. Strzały fajnie jak na tej głowie tak zostają u nich, nie? Nie. Jest parkour. Gdzie ja miałem miejsce? Okej. Przynajmniej znalazłem jeden artefakt. Myślałem, że tędy będzie można wejść. A co nie? Dobra. Czyli trzeba... O, jeszcze wyżej. Dobra, to tu. Dobra. No co, na górę trzeba iść. Chyba. Może tak, może nie. Może zaraz się dowiem. Chyba na dole, tak? Jak się złożył. Damon. Nie wiem, o czemu powiedziałem. Skoro to trzeba na dół, to jak na dół? Patrzcie. Ja się nie domyśliłem, że tu może być takie przejście. Samolot. Ja latam samolotem. O. Czemu ja to śpiewam? Jezus Maria. Zaraz ja teraz głosy będę miał. Tyle będzie. W moim pięknym głosie. No nie chcielibyście, żebym stracił głos. Wtedy by nie było lecz playów. Bym musiał skończyć karierę YouTube'ową. Nie no, żarty. Musi gdzieś tu być. Znajdźcie ją! Stary też tu gdzieś był. Zabić! Za dużo z nią kłopotów. Co to było? Cicho! Wy dwaj, sprawdźcie z tamtej strony. Okej. Okay. Tak jest. Co, nikogo nie było, no ale spok. Co? O kurwa! What?
Okej, spoko. Jeszcze raz trzeba. Bo już wiem, jak go zabić. Już wiem. Sprawdźcie z tamtej strony. Tak jest. Już i konia ma. O kurde! O kurwa! Debil jest! I to ostre. Jaki idiota. Jezu. Jest znajdźka ocaleniec. No ale idę po tamte rzeczy. Kurde. Są debile, co? Mają tego, co kurde, granat specjalnie młotowami rzuca. Ale pospalasz nas, on nie się śmieje jak jakiś ten. A co tam? Popularny jedwabny wachlarz. Mógł go używać wieśniak albo szlachcic. Ja jestem szlachcicą. Dobra. A, you know what it is, to jest twoja stara, to ja rada. Dobra, trzeba iść teraz na górę. Okej. Okay. Robimy pod tym odcinkiem 15 łapek. Będzie fajnie. Proszę. Surowcze. Ciekawe, czemu surowce są surowe. Jo, jest dziurkę. Okej. Okay. 500 PD za każdym razem, kiedy się wszystko znajdzie. Samurajowie używali ich do przekazywania rozkazów żołnierzom podczas bitwy. Solidny. Zrobiony z impregnowanego cyprysu. Nie wiem, czy to cyprys, ale okej. Okay. Jeszcze z impregnowanego. Wale to, nie mówię nic. You know what the black and yellow, black and yellow, black and yellow. Biegnij Janusz, tylko tu, do, 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 do. Okej. No wiem, odcinek już trwa 40 minut. No ale dzisiaj będzie trochę dłuższy. O, ale hardkorowy koksu. O. Ja bym tutaj na przykład... Nie wiem, czy bym tak zrobił. To jest naprawdę trudne. Jeszcze wyżej? Ach, dzięki Bogu. Jezu! Co?
Rot jest tak zajebisty, że wali na dwa pistolety. Co mu z nogą? Dzięki Bogu żyjesz. Bóg nie ma z tym nic wspólnego. No właśnie. Miło się widzieć. Wybacz, twoja noga jest w strasznym stanie. Nie, tylko tak wygląda. A tak, żeś nawalę swój na tu dual wielding po wół. Masz o inny? Żadnej. Chwila, co ty robisz? Wilki zabrały mi prowiant, a razem z nim nadajnik z szalupy. Jeżeli go nie znajdziemy, nie wydostaniemy się z tej wyspy. Ale ty potrzebujesz bandaży, morfiny. Wszystko jest w plecaku. Szlak. Otóż to, chodź tu. No chodź. No dobra. Nawet dawało dual wielding. Ani mi się wasz draniu. Ty draniu, oszczelam. Ała, ta ręka. Okej. O. Dzięki Bogu żyje. Bóg nie ma nic wspólnego. Pojedź. Nigdy nie idziesz. Stój! Ani mi się wasz! Ani mi się was stój w jednym miejscu. Może co ja wyprawiam? No właśnie też nie wiem, a Bóg nie ma nic z tym wspólnego. Ach, rzeczy Rota muszą gdzieś tam być. Dobra. Napiszemy sobie grę, znaczy zużyjemy nasz punkt. Kategorii teraz walki. Weźmiemy sobie to. Panuj. Można teraz, to mamy już wzmocnione na fulla, stabilizator serii, duszy magazynek, reduktor odrzutu, hamulec wylotowy, czuły spust, wzmocnione ramiona, coś tam, czcionka z oliwą. Czcionka z oliwą umożliwia szybsze strzelanie, ramiona umożliwia silniejsze naciąganie, co zwiększa zadawanie obrażeń. Wolę to. Szybsze strzelanie. Jeszcze możemy pistolet może ulepszyć, tak? Co to jest? Sam powtarzalny. Modyfikator, która wymaga jeszcze trzech części do blokowania. A! Obecna broń są do odblokowania kolejnej modyfikacji. Broń krótka wymaga jeszcze trzech części. What? Może kupimy reduktor odrzutu? What the hell? Jak ta broń wtedy wygląda, co? Reduktor odrzutu albo umożliwia trwanie precyzyjnych szał, co zwiększa na... Reduktor odrzutu kupię. Dobra. Okej. Ale my sobie skończymy. To było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeżeli odcinek wam się spodobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę i komentarz. Jeżeli chcecie więcej odcinków, właśnie zostawiajcie łapki. Zapraszam was do innych serii. Mówi LastMax, pozdrawiam was bardzo serdecznie i na razie.